To są jedne z największych ćwiczeń na terenie tutaj południowej Polski, więc cieszę się bardzo, że też możemy tutaj uczestniczyć. Pokazuje, że no, tutaj nie ma podziału na województwa. Jak są zdarzenia, to tak naprawdę udział biorą służby z różnych województw. I bardzo ważne jest to, aby nie szkolić się w danym województwie, tylko żeby ta współpraca wychodziła poza województwo, czego przykładem tak naprawdę jesteśmy tutaj dzisiaj. Ćwiczenia Mayday 23, start! Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że powiat chrzanowski stanął na wysokości zadania i wspólnie z dyrekcją szpitala, z kierownikiem pogotowia zorganizował strategicznie ważne ćwiczenia. Ćwiczenia pokazujące, że w przypadku wystąpienia dużego zdarzenia, zjawiska masowego, wypadku masowego potrzebna jest koordynacja Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, także wojska do pomocy. Myślę, że wszyscy wyniesiemy z tych ćwiczeń ogromną dawkę wiedzy, ale także będziemy w stanie zaplanować, aby udzielanie pomocy było szybsze, sprawniejsze i bardziej skuteczne.
Szanowni Państwo, za nami 2 godziny 40 minut działań ratowniczych wykonywane w ramach ćwiczeń z dużą liczbą osób poszkodowanych o nazwie Mayday 23. Wtedy widzimy dalej toczącą się akcję ratunkową z udziałem zespołu ratownictwa medycznego, zasobów straży pożarnych i innych jednostek specjalistycznych, które wspierają system państwowego ratownictwa medycznego. Za nami widać punkty pomocy medycznej w kodzie czerwonym i żółtym, gdzie są przez transportowane osoby poszkodowane, które oczekują z tych miejsc na transport do odpowiednich podmiotów leczniczych, które będą na nich świadczyły zespoły ratownictwa medycznego, kolejno przybyły na miejsce zdarzenia.